Cześć, witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj przygotowałam dla Was makijaż na walentynki. Myślę, że taka propozycja będzie odpowiednia na walentynkową randkę. Jest to makijaż dosyć subtelny. Wydaje mi się, że ładnie podkreśla oczy, ale też nie jest przesadzony. Utrzymany jest w tonacji różowo-złoto-brązowej, więc nie jest to taki róż, który się rzuca w oczy, który aż bije po oczach, a różu w walentynki będzie i tak bardzo dużo dookoła. Dlatego ten makijaż bardzo ładnie podkreśla nasze oczy, wyciąga zewnętrzne kąciki, więc mam nadzieję, że Wam się spodoba. Zapraszam Was do oglądania, jeżeli interesuje Was, jak taki makijaż. Zaczęłam od nałożenia bazy pod cień, była to jak zwykle baza z firmy Art Deco. A teraz pierwszy kolor, którego użyję, jest taki pigment z firmy Ila Maska, odcień Dab. To jest taki fioletowy, liliowy cień. I ten pigment nakładam na całą powiekę. Ruchomą, tak mniej więcej do... W zasadzie na całej jej długości, ale skupiając się głównie na wewnętrznym kąciku. Teraz użyję pigmentu z firmy Bariem. To jest numer chyba 8, ale nie jestem pewna. To jest taki pigment różowo opalizujący na złoto. Wydaje mi się, że podobny odcień jest w ofercie firmy Kobo. Nazywa się Golden Rose albo Rose Gold, coś takiego. I nałożę go takim małym pędzelkiem do nakładania cieni. To jest akurat pędzelek z firmy Makeup & Glow, numer 46308. I nakładam go mniej więcej do połowy. Dzięki temu, że mam nałożoną bazę kolorową pod tym cieniem, ten różowy jest troszeczkę bardziej widoczny. Zazwyczaj ten cień, ten pigment z Bariem opalizuje na złoto i to złoto jest głównym, najbardziej widocznym, powiedzmy, kolorem w tym cieniu. Następnie użyję cienia z Bourjois, to jest numer 93. I nakładam go takim skośnym pędzelkiem, to jest akurat pędzelek z Sigmy E70. Nakładam go w zewnętrznej części powieki oraz w załamaniu. Ten brąz z Bourjois również opalizuje na złoto, więc mamy tutaj taką jakby ciągłość. I te cienie się ładnie przez to przechodzą. Lekko rozetrę ten cień do góry pędzelkiem 217 z MAC-a. Kolejny kolor, którego użyję, pochodzi z paletki Wet n Wild Lust. To jest takie sześciopak. To jest ten kolor, tutaj taki matowy, jasny róż. Można użyć cienia 353 z Inglota, który jest taki bardziej cielisty. Ten akurat nie wygląda bardzo różowo, ale jednak ma taki troszeczkę różowy ton. I nakładam go pod łuk brwiowy pędzlem z Inglota 7FS. Następnie użyję czarnego cienia, obojętnie jakiego, ja akurat użyję cienia z paletki Sleek i nałożę go takim skośnym pędzelkiem, to jest również Sigma E65. I wyciągam go też lekko tutaj w zewnętrznym kąciku. Tworząc kreskę. I teraz biorę pędzelek do rozcierania ponownie, 217 z MAC-a i delikatnie tą kreskę rozcieram, szczególnie tutaj w zewnętrznym kąciku, żeby ona się ładnie tutaj połączyła z tym brązem. I odrobinę na całej długości. Rozcieram po prostu tylko bardzo delikatnie, dotykając tego granicy tych kolorów. Tutaj nie przyciskam tego pędzelka do powieki. Tutaj, jak widzicie, w zewnętrznym kąciku troszeczkę się osypało i ta linia nie jest taka bardzo równa. I żeby to usunąć, wezmę troszeczkę płynu do demakijażu. Nałożę go na patyczek do uszu.
i przekręcając go lekko wyczyszczę tą linię po prostu. W ten sposób. Teraz, żeby jeszcze lepiej zaznaczyć linię rzęs, użyję eyelinera Physicians Formula dla zielonych oczu. To jest takie trio, to jest liner czarny. Każdy czarny żelowy liner będzie odpowiedni. I nałożę go takim pędzelkiem z firmy Crown, to jest C485. Ale tej kreski nie będę wyciągała, nałożę ten liner tylko wzdłuż linii oka. Na dolnej powiece użyję cienia z Inglota, to jest cień 363. Taki matowy brąz i nałożę go mniej więcej do połowy. Na linię wodną aplikuję cielistą kredkę, to jest kredka z Max Factor. Odcień to Natural Glaze. I też troszeczkę nakładam ją w wewnętrznym kąciku na rozświetlenie. I w samym wewnętrznym kąciku dodam jeszcze cień ponownie z paletki Wet n Wild Lust. To jest ten tutaj, taki kość słoniowa troszeczkę z drobinkami. Nakładam go małym pędzelkiem z Inglota 20P. Teraz dokleję sztuczne rzęsy. Użyję rzęs firmy Ardell numer 318. To są tylko takie rzęsy, które zaznaczają zewnętrzne kąciki oczu. I naklejam rzęsy w zewnętrznym kąciku. Można rzęsy najpierw wytuszować. Ja akurat mam dosyć długie rzęsy i kiedy je wytuszuję, to potem jest mi bardzo ciężko nałożyć rzęsy równo, więc naklejam je najpierw. Teraz jak klej wyschnie, można podkręcić rzęsy. Wtedy naturalne ładnie się złączą z rzęsami sztucznymi. I tuszujemy, ja użyję tuszu Max Factor Masterpiece. I tak wygląda skończony makijaż. Nie jest on bardzo trudny. Wydaje mi się, że większość z Was będzie w stanie go odtworzyć. Nawet przyklejenie sztucznych rzęs, sztuczne rzęsy takie na pasku, tylko w zewnętrznych kącikach są naprawdę o wiele łatwiejsze do przyklejenia niż takie pełne na całą długość powieki. Pokażę Wam jeszcze teraz, czego użyłam na reszcie twarzy. Zaczynam od podkładu i dzisiaj użyłam Rimmel Match Perfection. Następnie przypudrowałam twarz. Użyłam dzisiaj pudru z Maka. Sheerless Powder, który staram się zużyć, ale jakoś jeszcze nie widzę dna niestety. Róż, którego dzisiaj użyłam, chciałam utrzymać się makijaż twarzy również w takiej tonacji różowej, opalizującej na złoto, więc używam dzisiaj różu z firmy Milani. To jest ten róż tutaj w mojej paletce. I on się nazywa Luminous. A do tego na ustach mam dzisiaj szminkę z firmy Rimmel. Airy Fairy, bardzo popularna szminka. To jest taki ładny, subtelny róż, idealny, myślę, że na taką okazję. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, zapraszam Was na mojego bloga również, gdzie znajdziecie więcej zdjęć makijażu oraz pełną listę kosmetyków, których użyłam. A ja tymczasem życzę Wam udanych randek walentynkowych i zapraszam na kolejne filmiki. Do zobaczenia.